Jak stworzyć swój pierwszy film, post lub rolkę? Jeżeli myślisz o tym, aby zacząć budować swoją markę osobistą, zacząć budować swoją społeczność, a potem ją monetyzować poprzez tworzenie chociażby produktów cyfrowych, opakowywanie tego, co wiesz, w produkt i skalowanie swojego czasu, to ten film jest dla Ciebie. Nazywam się Michał Szczepanek, jestem psychologiem biznesu i pomagam początkującym twórcom wystartować z ich biznesem online, monetyzować swoje talenty, umiejętności i doświadczenie. To, co zauważyłem najbardziej powstrzymuje ludzi przed działaniem, to rozpoczęcie. Takie bariery mentalne i dzisiaj powiem Wam o siedmiu krokach, które pomogą Wam zacząć działać i w konkrecie opublikować do końca tygodnia jeden fragment kontentu, czy też jeden film, pierwszy film być może w Waszym życiu. Po co w ogóle zacząć tworzyć kontent? Po co w ogóle o tym myśleć? Jeżeli budujemy swoją markę osobistą, jeżeli jesteśmy ekspertami lub wiemy coś, czego nie wiedzą inni, możemy się tą wiedzą zacząć dzielić. Ja też właśnie tak zacząłem swoją działalność w internecie. Kilkanaście lat temu pierwsze filmy opublikowałem, ale też miałem duże opory, aby zacząć. I wiem, co myślisz, wiem, jakie masz uczucia, jakie emocje, wiem, czego doświadczasz. I teraz przeprowadzajcie przez ten proces, aby zacząć wreszcie działać. Bo jak wiecie, najtrudniej jest rozpocząć. To tak jak rakieta kosmiczna, zanim wystartuje, najwięcej energii zużywa na samym starcie. Tak samo samochód, który się rozpędza, najwięcej jest zużywa energii przy rozpędzaniu, a jak już jest rozpędzony, to tego paliwa zużywa mniej. Tak samo my, jak już my coś sobie przećwiczymy, na początku jest właśnie ciężko, a potem jest już z górki. I aby Was zmotywować, powiem Wam, że to, że zdecydowałem się tworzyć, to, że zdecydowałem nagrywać, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Po pierwsze poznałem ludzi, z którymi utrzymuję przyjaźnie, znajomości, którymi się spotykam, ludzi, którzy poszerzają moje horyzonty, z którymi mamy frajdę, z którymi współpracuję. Dzięki temu zaczynam i zacząłem żyć na własnych zasadach. Przestałem pracować na etacie, zacząłem Full-time job jako twórca. Jest to możliwe i daje to olbrzymią satysfakcję poprzez to, że nasze treści pomagają również innym ludziom. I mam nadzieję, że ten film również pomoże Tobie. Jest takie prawo kompensacji, które znalazłem w książce GoGiver. Jeśli nie wiesz, to prowadzę taką platformę Booktube. Jest to platforma ze streszczeniami, ze streszczeniami najlepszych książek rozwojowych i znalazłem świetną książkę, którą tam właśnie też opracowałem, o tym, jak dzielenie się jest najlepszym sposobem, aby poprawić swoje finanse. I teraz pytanie, zagadka. Dlaczego takie zawody jak nauczyciele, strażacy, inne takie właśnie, Szlachetne, można powiedzieć, zawody, prace, gdzie dają edukację ludziom, dlaczego stosunkowo mało te osoby zarabiają do np. celebrytów, piłkarzy, gwiazd filmowych? Dlaczego tak jest? Ano, dlatego, że istnieje takie prawo kompensacji, które mówi, że twoje finanse zależą od tego, ilu ludziom pomagasz i jak dobrze to robisz. Prawo kompensacji mówi, że twoje finanse zależą od tego, Ilu ludziom pomagasz i jak dobrze to robisz. Czyli, jeżeli jest nauczyciel, który uczy 30 dzieci, robi super robotę, ale pomaga tylko liczbie 30 osobom, tak? A piłkarz, gwiazda pomaga szerszemu gronu. I teraz był przypadek w tej książce nauczyciela opisany, gdzie ten nauczyciel zaczął skalować swój wpływ poprzez to, że stworzył program edukacji domowej dla nauczycieli, dla rodziców. I zaczął zarabiać miliony. Dzięki temu, że sprzedawał swoją wiedzę, pomagał większej ilości ludzi. I tak samo my, dzięki tworzeniu treści możemy docierać szeroko i zacząć pomagać większej ilości ludzi, stawać się z tym coraz lepsi i osiągać coraz lepsze efekty dla naszych klientów. Więc pierwszy punkt dotyczy krok w ogóle zrozumienia, po co, a no właśnie po to, żeby zmieniać świat dzięki wiedzy, którą masz, którą możesz, Dzielić się z innymi. Jeżeli tego nie robimy, to wprost można powiedzieć, okradamy ludzi ze swoich talentów, bo nie dzielimy się tymi rzeczami. Więc dzisiaj o tym, jak zacząć publikować, jak opublikować swój pierwszy film. Krok pierwszy już wiemy: świadomość, po co to robię. Wizja końca. Drugi punkt: zmień mentalność z konsumenta treści na twórcę treści. Bardzo dużo treści już na pewno obejrzałeś, przeczytałeś czas to zmienić. Zacząć tworzyć, czyli nie tylko wchłaniać jak gąbka te treści, teraz trzeba te treści wycisnąć i zacząć być twórcą. Zmienić tryb działania z reaktywnego, że cały czas odbieramy, 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 czujemy czasem przytłoczenie, na tryb proaktywny, na tryb działania. Czyli zamiast być naśladowcą, stajemy się liderem. Zamiast bezmyślnie konsumować kontent, zaczynamy krytycznie myśleć i z zaangażowaniem tworzyć treści. Najlepszy pomysł, sposób, żeby tworzyć treści, jest skupienie się z samego rana na pisaniu. Napisaniu skryptu do filmu. Dlatego, że przed godziną 12 jesteśmy najbardziej kreatywni i jeśli nie uruchomisz sobie takiej maszyny reaktywnej w głowie, nie zaczniesz sprawdzać maili, wiadomości, to masz największą kreatywność. Dlatego, jeżeli coś tworzysz, rób to z samego rana, zanim sprawdzisz wiadomości, a dopiero potem, po godzinie 12. Zacznij odpisywać na maile. Ten czas poranny na deep work, na pisanie, na jakikolwiek projekt, na którym ci zależy, jest kluczowy, aby jak najlepsze treści tworzyć. Czyli wiemy, pierwsze wiemy po co tworzymy, drugi krok, zmień mentalność z konsumenta treści na twórcę treści, na producenta, czyli stań się producentem. Trzeci krok do tego, aby zacząć nagrywać, za zrobić swój pierwszy film, to pokonaj strach. I bezczynność. Bardzo lubię taki cytat, że największy rozwój stoi poza granicą strachu. Poza granicą naszego strachu stoi nasz największy rozwój. Czeka na nas. Jeżeli się czegoś boisz, nie jest to tygrys w lesie, w dżungli lub na ulicy, to powinieneś iść za tym, jeżeli ci zależy na tej rzeczy. Jeżeli się boisz czegoś, ale zależy ci na tym, to jest znak, że powinnyś w to iść, bo to przyniesie ci największy przełom w twoim życiu. I wielu początkujących twórców właśnie waha się z powodu różnych obaw, które mają w głowie. Boją się, że nie mają wystarczającej wiedzy, sprzętu, analizują jak to ma wyglądać. Wystarczy telefon. Ja nagrywam swoje treści wszystkie z telefonu. Kiedyś nagrałem z kamery, ale po co? Jak masz teraz telefon, on ma całkiem dobrą kamerę i to wystarczy. I podjęcie działania, czyli pokonanie tego strachu, jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez działanie. Oswajamy się z tym działaniem, i się okazuje, że to tak naprawdę nie jest żaden tygrys, że nas nie ugryzie, że jest to proste. I nie musisz być ekspertem w tym, co mówisz. Możesz dzielić się tym, co doświadczasz, czego się nauczyłeś, i pomóc osobie, która jest o krok dalej, w sensie, ty jesteś dalej i o krok bliżej niż ty potrzebuje Twojej wskazówki, ok? Więc pokonaj strach poprzez działanie. Może się zdarzyć tak, że brakuje Ci pomysłów, dobra, no już jestem gotowy, chcę nagrać, ale brakuje Ci pomysłów, co możesz nagrać, dlatego stworzyłem dla Ciebie listę 30 tematów, o których możesz mówić w dowolnej niszy, wypełniasz sobie tylko Twoją niszę, 30 pomysłów na content, który możesz stworzyć, jeżeli będziesz to robił codziennie, to możesz zrobić wtedy cały miesiąc, jeżeli co dwa dni, no to masz Pomysły na 60 dni, i tę listę podlinkuję pod tym filmem. Możesz ją pobrać. To naprawdę ułatwia taki paraliż analityczny, o czym mogę mówić. Krok czwarty. Skup się na pierwszym kroku. Podstawowy błąd, który ludzie popełniają, to przeskakiwanie w przód za daleko, patrzenie na drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty krok, setny krok, a pomijanie tego pierwszego. Dlaczego? Bo wydaje nam się nudny. Mało znaczący, chcemy od razu mieć rezultaty. Skup się na pierwszym kroku, dlatego aby nie mieć paraliżu. Jeżeli sobie dajemy zbyt duży przeskok na samym początku, ta dziura, ten gap, ta przestrzeń między tym, gdzie jesteśmy, a gdzie możemy być jest zbyt duża, stoimy w miejscu i odkładamy nasze marzenia w nieskończoność. Dlatego, tak jak w ćwiczeniach, nie można od razu iść na siłownię i zacząć ćwiczyć dwie godziny, bo... Zrobisz sobie kontuzję. Musimy zacząć od pierwszego kroku, czyli po prostu od rozgrzewki, nie? od zrobienia minimalnego treningu i potem zwiększać kolejne kroki. Tak samo u nas, pierwszym krokiem może być coś bardzo prostego. Zatrzymanie się, pobranie tej listy 30 tematów, wymyślenie, o czym możesz mówić. I dopiero potem następne kroki, następne, a nie zastanawianie się o całej strategii marketingowej. Piąta rzecz, która ułatwi ci stworzenie pierwszego filmu, to publiczna deklaracja. Czyli jeżeli masz już jakąś społeczność, to możesz napisać: Hej, do końca tygodnia pojawi się pierwszy film. Jeżeli masz znajomych, możesz im o tym powiedzieć, złóż zobowiązanie w komentarzach yy, lub w swoich mediach społecznościowych. Możesz mi teraz napisać w komentarzu, jeżeli chcesz nagrać swój pierwszy fragment kontentu, możesz zdeklarować się tutaj, w tej sekcji komentarze. I. Po prostu zacznij tydzień po tygodniu publikować. Szokujące statystyki, które są też ciekawostką, mówią, że jeżeli chcesz być w top 1% ludzi, którzy publikują podcast, kanał na YouTube, to wystarczy, że zrobisz 21 odcinków. Ludzie, którzy zaczynają tworzyć content, 99% nie dochodzi do 21 odcinka, bo się poddaje. Więc jeżeli chcesz być w top 1 podcastów na świecie, to wystarczy, że nagrasz 22 odcinki. Już jesteś w top 1. Czyli twoją konkurencją nie jest cały świat, wszyscy ludzie, którzy nagrywają, tylko twoją konkurencją jest te 1% ludzi, którzy przeszli te 22 odcinki. A oczywiście to też nie jest twoja konkurencja, tylko to są ludzie, z których możesz czerpiać inspirację. O tym też powiemy w przyszłych filmach. Szósty krok, który pomoże Ci zacząć nagrywać pierwszy film, to strategia. Strategia tworzenia treści. Jak, jak w ogóle za co się zabrać? Myślisz, dobra, już jesteś gotowy? Zacznij od tworzenia treści w kanale, który, z którego korzystasz najczęściej. Czy to jest YouTube, czy Instagram, czy podcast. Jeżeli jest to podcast, zacznij tworzyć podcast. Po prostu jest to Ci medium znane, lubisz to konsumować, więc też będziesz mógł łatwiej... Tworzyć te treści. Jeżeli oglądasz YouTube'a, zacznij nagrywać YouTube'a. Jeżeli najczęściej używasz Instagrama, to zacznij tworzyć na Instagramie, bo znasz tę platformę, będzie Ci po prostu łatwiej. Zaczynamy bez kamery, wystarczy sam telefon. I pamiętaj, pierwsze 10 filmów totalnie bez edytowania. Po prostu bierzesz, nagrywasz pierwsze 10 filmów, po to, aby oswoić się z tym procesem. I tak mało osób na początku nas ogląda, więc to jest bardzo dobra rzecz. Nie musisz się przejmować. Tą jakością, a i tak jest teraz taki trend na świecie, żeby wszystko było naturalne, autentyczne, bez zbędnych montaży, szybkich jakichś zmian. Ludzie są już w tym przemęczeni. Jeżeli pokażesz siebie autentycznego, włączysz nagrywanie, tak jak ten film chociażby jest bez montażu, po prostu jest start-stop, to dajesz ludziom wartość. I o to chodzi. Po 10 filmach możesz się zastanowić, czy jest czas, aby zacząć udoskonalanie, jakieś intro, muzyczkę i tak Na początku nie jest to w ogóle potrzebne, i mogłoby cię to po prostu powstrzymywać, aby być systematycznym. Zaraz po publikacji pierwszego filmu podeszli go znajomym, aby podbili algorytm. Jeżeli masz grono znajomych, czy nie masz dużej społeczności i nie możesz jej udostępnić, podeszli po prostu swoim znajomym. 50 stu znajomym, aby weszli i skomentowali Twój film. To bardzo pomoże, aby Twój kanał, czy też post był widoczny i dostaniesz feedback, co poprawić. I nie bójmy się tego feedbacku. To jest bardzo ważne i potrzebne, aby ciągle się doskonalić. I tu mamy siódmy krok, czyli patrzeć na komentarze, patrzeć na to, co czujesz po nagrywaniu, co możesz zmienić, co możesz poprawić. Jakie 10 z tych 10 filmów, które były najbardziej wyświetlane, i nagrywaj podobne do tych, które z tej próbki 10 się wybiły. Jeśli zaczniesz się uczyć i uczyć zanim nagrywasz, to nigdy nie zaczniesz. Powinieneś najpierw zacząć i uczyć się w trakcie procesu. To jest taki paradoks. Wydaje nam się, że poznać wszystkie możliwe y, tutoriale, filmy, aby zacząć. Nie, po prostu zacznij, aby stać się doskonałym. I ósmy punkt bonusowy, który jest niezwykle ważny. Mamy tylko 4000 tygodni życia. Nie zmarnujmy ich. Jest taka książka właśnie o tym tytule. 4000 tygodni. Streszczenie tej książki na mojej platformie BookTube. Jeżeli jeszcze jej nie znasz, to przez te 14 dni jest darmowy okres testowy. Możesz sobie przetestować ponad 70 książek rozwojowych, już czeka na ciebie. Jedna z nich to jest 40 tysięcy... 4000 tygodni, to jest bardzo mało, nie? I chodzi o to, że ludzie najbardziej w życiu żałują tego, czego nie zrobili. Jeśli czujesz, że powinieneś zacząć nagrywać, powinieneś dzielić się swoją wiedzą, a tego nie robisz, to właśnie okradasz ludzi ze swoich talentów i niestety, ale zbliżasz się do tego żalu, że możesz pod koniec życia żałować, że nie zrobiłeś tego, co powinieneś, lub zbyt długo zwlekałeś. Dlatego kolejna rzecz, która pomoże Ci e, właśnie zacząć nagrywać pierwszy film. Podsumowując, jeśli brakuje ci pomysłu, jakie wideo nagrać, pod spodem znajdziesz listę 30 pomysłów na kontent w dowolnej niszy, czy 30 odcinków już masz z tego dokumentu, który możesz pobrać. I drugie zaproszenie, jeżeli chcesz budować swoją markę online mądrze i zacząć na tym zarabiać, na swojej wiedzy, talentach, opakowywać to w produkty cyfrowe, programy, to zapraszam cię do Akademii Monetyzacji. Poniżej znajdziesz formularz. Jeżeli wypełnisz ten formularz, Zgłoszę się do ciebie i umówimy się na rozmowę, w której ci powiem o więcej, więcej informacji, jak właśnie możesz monetyzować swoją wiedzę i talenty. Przede wszystkim, Akademia Monetyzacji jest po to, aby zbudować fundament, lejek, który pozyskuje wysoko płacących klientów z Instagrama, z YouTube'a na twój program lub kurs online. A to wszystko bez specjalistycznej wiedzy technicznej, bez tańczenia na filmików i bez poświęcania setek godzin na eksperymentowanie, co działa, a co nie. Więc, jeżeli chcesz zobaczyć, jak ja to robił, zrobiłem, jak pomagam swoim klientom, to zapraszam Cię do wypełnienia tego formularza. Dostaniesz gotowy, sprawdzony proces krok po kroku, który pomoże Ci zbudować społeczność. Powiem Ci, jak zbudowałem swoją społeczność na Instagramie do ponad 100 tysięcy w mniej niż rok, jak moi klienci w przeciągu trzech miesięcy przekraczają próg 10 tysięcy obserwujących. Jak możesz mądrze do tego podejść, poświęcając 30 minut dziennie. Moje motto na tym kanale to pracuj mniej, zarabiaj więcej i zacznij żyć. O to chodzi, żeby działać produktywnie, skalować swój czas, zarabiać więcej i mieć czas na to, co dla nas najważniejsze. Dla rodziny, dla przyjaciół. Dzięki Wam za ten czas, który poświęciliście na ten film. Mam nadzieję, że was zmotywowałem do stworzenia swojego pierwszego filmu. Dajcie znać w komentarzu, czy podejmujecie to wezwanie. Jeżeli mamy poniedziałek, wtorek, oglądasz to, to do niedzieli opublikuj swój pierwszy film. Możesz mi go podesłać i mam nadzieję, że każdy następny będzie już łatwiejszy. Do zobaczenia. Cześć.